panie sekretarz, panie skarbnik, koledzy radni, zaproszeni goście. Pierwsze kilka wniosków. Wiatra Przysankowa, dostałem odpowiedź od pana wójta, że wniosek będzie zrealizowany, tylko mam wskazać miejsce. Rozmawiałem z paroma osobami i najlepszym miejscem by było zrobienie zatoki i postawienie wiaty przystankowej przy posesji pana Matuszaka. To jest ta pierwsza droga, jak się od Goraja bierze do Lubasza. I proponowałbym tą zatokę zrobić w taki sposób, żeby autobus zjeżdżał z głównej drogi wojewódzkiej na tą drogę równoległą, by to było bardziej bezpieczne i dzieci by nie mogły zimą pod tą wiatą, miejsce byłoby najlepsze. I część nawet osób tam, gdzie pani Ewert mieszka, z tego przystanku mogliby korzystać dzieci i osoby z osiedla Gorajskiego. Wnioskowałem już parę razy o wykonanie do pana wójta pod selektywną zbiórkę odpadów na ulicy Winiary. Pan Wydwa miał bardzo dobry pomysł, chciał wszystkich sołtysów jednorazowo kupić materiał na zakup, żeby to zrobić. Się okazało, że chętnych nie ma. Mieszkańcy ulicy Winiary mają prośbę, żeby gmina, czy gminny zakład kupiła materiał, przywiozła. Mieszkańcy ulicy Winiary sobie sami zrobią utwardzenie pod te pojemniki. Będzie ładnie estetycznie wyglądało i wyglądało to. I bym prosił jak najszybciej, póki nie ma okresu zimowego, to my sobie to sami zrobimy i będzie na pewno na tej ulicy ładnie. Na ulicy Winiary został zrobiony, ten chodnik został zrobiony z funduszu sołeckiego. Ja mam propozycję, żeby z Urzędu Gminy też się pieniądze znalazły w budżecie na rok 2016 i żeby ten chodnik dalej po prostu pociągnąć. Następne, to mam teraz zapytanie, chodzi o podwyżkę dla pracowników Urzędu Gminy. Ona będzie wynosiła 10% i mam takie pytanie, jak będzie naliczana, czy od podstawy 10%, czy uznaniowo. Po prostu bym chciał taką zapytać. Jeżeli chodzi o garby, pamiętam świeżo po wyborach, kolega rady Paweł Strawa zgłosił wniosek, żeby na jego ulicy takie garby postawić, a automatycznie po tym wniosku, jak kolega Strawa go zgłosił, ja zgłosiłem wniosek, że bardziej potrzebne będą garby na ulicy Szkolnej i na ulicy Podgórnej. Dostawałem odpowiedzi, że na razie nie ma pieniędzy w budżecie, może coś się w tym temacie zrobi. Moim zdaniem, może jak kolega radny Paweł Strawa to zgłosił, to może te garby zostaną zrobione, a na pewno by się przydały przy szkole podstawowej, przy gimnazjum i dla bezpieczeństwa przy przedszkolu. Teraz może troszeczkę inaczej. Miło wjechać do gminy Lubasz od Klepicza. Mój wniosek został wykonany. Tablica nie wygląda tak, jak wyglądała przedtem nawet nowa. Jest naprawdę aż miło do gminy wjechać. Przed wszystkimi świętymi, będąc na cmentarzu, zauważyłem, że parking przy od strony CPN-u jest taki nieciekawy, tam było masę błota i na mój wniosek, który odwrotnie zgłosiłem, został parking wykonany. Natomiast nie dostałem odpowiedzi, nie została wykonana taka sprawa, że przy wejściu, przy furtce na cmentarz, przy kościele są złamane gałęzie, które wiszą w powietrzu na innych gałęziach. Zrobiłem zdjęcia i załączyłem do mojego wniosku, który oddałem do Urzędu Gminy. I te gałęzie jak wisiały, tak wiszą. One po prostu są złamane i wiszą na innych gałęziach. W każdym momencie mogą spaść komuś na głowę i w ten czas ktoś będzie za to ponosił winę. Nie wiem, czy to jest teren gminy, czy to jest teren lasów państwowych, ale po prostu moim zdaniem trzeba by kosz wynająć i te gałęzie pościągać, póki komuś na głowę nie spadły. Na komisji jednej czy dwie do tyłu zgłosiłem też wniosek, żeby zrobić taki pokaz straży pożarnej, jak tam wygląda. Dostałem odpowiedź, że większość radnych tam była i widziała stan faktycznej remizy naszej. Jak rozmawiałem z niektórymi radnymi, się okazuje, że i strażakami, że około 6-7 radnych tam było i widziało stan faktyczny, jaki jest. Z tego co wiem, jest 15 radnych, to nie jest większość radnych. A dostałem odpowiedź, że większość radnych tam była, a 7 osób to nie jest większość radnych. I proponowałbym taki pokaz zrobić przy następnej komisji. Teraz jeszcze może powiem jedno odnośnie pierwszej części sesji, która była
bodajże tydzień temu, dostałem telefon służbowy, który muszę odbierać, bo to jest telefon trzycyfrowy od burmistrza, od innych instytucji, już nie będę mówił jakich. I w tym czasie było głosowanie, w którym nie chciałem brać udziału i nie głosowałem. Pani przewodnicząca zwróciła mi uwagę, że nie podniosłem ręki, że nie głosowałem, bo nie chciałem głosować. Jak to się okazało, telefon był odnośnie wycieczki dzieci niepełnosprawnych na wycieczkę. Ja ten telefon musiałem odebrać i odebrałem. Jeżeli była jakaś wątpliwość odnośnie głosowania, można było ponowić głosowanie i by się okazało, że dalej bym nie głosował, bo nie chciałem głosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze?